Witam Was serdecznie w szybkim informacyjnym odcinku z Rocket League'a. Dzisiaj sobie omówimy najnowsze zapowiedziane zmiany w turniejach, które naprawdę bardzo solidnie wyglądają. Tutaj już na pierwszy rzut oka można zobaczyć, że będą nowe title w grze, które będą kolorowe, właśnie zdobywane w ramach turniei za wygranie na poszczególnej randze. Tutaj jest Season 1, chyba to jest champion, zwycięzcę turnieju. Także tak to się będzie prezentowało, już nie tylko za Grand Championa i za te takie śmieszne na przykład Mistrzostwo Świata będą kolorowe niki, czy tam kolorowe title, ale również za wygrane z turnieju, także bardzo fajna sprawa. No i co tutaj się dalej zmieni? Przede wszystkim będzie nowa waluta, tutaj możecie zobaczyć, o, w prawym górnym rogu, tam gdzie mam myszkę, jak będzie wyglądała ta waluta, i to będzie waluta zdobywana właśnie za granie turniejów, za wygrywanie spotkań. Generalnie turnieje będą darmowe do dołączenia, będą się one odbywały tam parę razy dziennie, nie wiadomo do końca ile razy dziennie, no nie zostało to napisane. Generalnie też wszystko wejdzie w momencie przechodzenia gry na free to play, czyli myślę, że jakieś za 2 tygodnie, tak na oko. Tutaj są opisane mniej więcej, jak będzie wyglądało wszystko dotyczące właśnie tych turniejów, że będą 32 drużyny, single elimination brackets, czyli no wiadomo, że raz przegrywasz i odpadasz, ale też będzie tabelka, w sensie tabelka. Będzie drabinka przegranych, tak jak na turniejach między innymi u Marcosa, tam Grand E. No i w sumie chyba na większości turniejów takich. A i właśnie, a propos turniejów streamerów, to też będzie super sprawa, ponieważ w końcu będzie można spektatować mecze swojego turnieju, tak wiecie, wszystkie. I będzie można spektatować też mecze, w których się brało udział. Co właśnie pomoże w organizacji turniejów, także dla streamerów, czy tam dla mnie, jakbym kiedyś chciał odcinek, to będzie fajna sprawa. No tutaj są opisane zasady, jak będzie wybierało dobieranie tych rank. Na przykład jeżeli będą 2 goldy i 1 diament w party, to będą grali na turnieju diamentów. Każdy będzie miał takie same nagrody. Im wyższa ranga, tym lepiej, tym więcej kredytów takich. Generalnie tutaj jest napisane o tych kredytach. Tutaj za pierwsze miejsce, jak możecie zobaczyć, jest 4000, chyba za trzecie 1000. Tutaj jakaś zablokowana nagroda, nie mam pojęcia, co to może znaczyć. I te kredyty, po pierwsze będzie specjalny sklepik sezonowy. Co sezon, tak jak w normalnych rangach, będą również nagrody za kredyty właśnie w turniejach. No i tam będą takie rzeczy limitowane, które naprawdę mogą być po czasie wiele warte. Też widziałem, że to będzie można ulepszać nawet do black marketów. Wiadomo, na razie nie wiadomo do końca, jak to będzie wyglądało, ale naprawdę same pozytywne zmiany na ten moment. Mam nadzieję, że też fajne itemki będą do kupienia. Może też będzie to coś związanego, że za ileś tam tej waluty będzie można kupić jakąś inną walutę, albo na przykład z eSports Shopu coś. To się wszystko zobaczy. No i tutaj są jeszcze informacje o tym, że, o, to jest bardzo fajna sprawa, że za wychodzenie ze spotkań będą większe kary, zwłaszcza podczas turniejów, i to również będą kary na zwykły matchmaking. Także jak wyjdziecie z turnieju, bo tam będą rangi na tych turniejach, to również będziecie mieli bana na matchmaking na zwykłych rankedach, czy tam w innych trybach. I też została tutaj pokazana informacja, że maksymalny czas meczu to będzie 11 minut, a potem decyduje kolejno ilość strzałów, a jeżeli będzie taka sama, to nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale to będzie naprawdę zabawne, chciałbym to przynajmniej raz zobaczyć. Rzut monetą, w sensie, no wiecie, takie... No rzut monetą to się nazywa po polsku, orzeł reszka. I to jak to zadecyduje, kto wygra turniej, to w sumie śmiesznie. No i z tych nowości to myślę, że to by było w zasadzie tyle. Myślę, że jest to bardzo fajna sprawa, też nie wiem, czy mówiłem, ale będą osobne rangi prawdopodobnie na turniejach. Generalnie na samym początku dostaniecie taką rangę, jaką macie obliczoną na podstawie trybów rankingowych, a potem już będziecie osobno liczyła za turnieje. Myślę, że jest to fajna sprawa, myślę, że też wiele materiałów się pojawi na temat turnieju z tego powodu. Przynajmniej odżyje ten tryb. No i to by było w zasadzie tyle, nie będę już przedłużał. Zapraszam do zostawienia lajkacza. No i tyle, elo.